Dzień dobry. Niedziela, czas na długi bieg. Dzisiaj prawdopodobnie 6 km. Zaparkowałem w losowym miejscu w Warszawie, gdzie się mówiłem z Mariuszem. To są jakieś budynki za drutem kolczastym. Tam jest jakiś budynek z flagą na wierzchu, którego nie wiem czy widzicie, jest taka wielka antena. A tam stoi mój samochód. A tu jedzie mój współtowarzysz biegania, Mariusz, którego poznaliście już tydzień temu. Yo, jak myślisz, mieszkają tu ludzie? No, z przyjemnością mieszkają. Dzisiaj mamy dzień mostów, więc to jest most Siekierkowski. I biegniemy dzisiaj prawą stroną Wisły, daleko, daleko, daleko. Będziemy mijać parę mostów i wrócimy lewo, 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 lewo. Zgadza się? Siedemnasty kilometr i dobiegamy właśnie do punktu zwrotnego. Jesteśmy, połowa naszej trasy. Tam jest same centrum Pałac Kultury, a my będziemy biegli tam. Co nie, Mariusz? Tak, tak, bardzo, 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 bardzo. Dotarliśmy do warowni Jomsborg, natomiast nie chcą nas puścić. Trzydzieści jeden kilometrów. Mariusz postanowił troszeczkę przebiec naokoło, więc musieliśmy odebrać parę kilometrów, ale bieg bardzo udany. Co nie, Mariusz? Jakby ktoś z was chciał kiedyś troszeczkę poznać egzotyki, to uwaga, Borowiecka 1A to jest ambasada Korei Północnej. Właśnie tutaj, z tą dziwną anteną na górze. Pobiegane po śniadaniu, więc można już przystąpić do innych czynności dzisiejszego dnia. Mamy już godzinę 16. Jemy dzisiaj pizzę, co nie, Ula? Dobra pizza. Pa, pa. Tak, ładnie robisz. Skończyłem parę dni temu artykuł dotyczący podsumowania kwietnia i za chwilę Cię przeprowadzę przez ten artykuł. Opowiadałem o wszystkich swoich rzeczach. Dużo się wydarzyło, ale to za chwilę, bo teraz jeszcze spacer. Taki już szybki spacer. Nie pierwszy i nie ostatni. Dzisiaj tak. Poznaliście już mojego zioma? Cześć ziom. Hej. Mamy już godzinę 19 w słonecznej Kalifornii. Słonecznej Warszawy. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz na tym vlogu, to mam taką stronę 3poziomy.pl i na blogu 3poziomy.pl wypisałem swoje zadania na całe swoje życie, a raczej na najbliższe kilka lat. I zadania są od numerka 1 do numerka 30, jest ich w sumie 27. Może kiedyś będzie 30, może nie. W tej chwili jest ich 27. I sunę tym wozem każdego dnia i ruszam się bliżej do swoich zadań, do rzeczy, które ustaliłem sobie kiedyś, do których droga sprawia mi dużo przyjemności i każdego dnia jest coraz lepiej. Więc raz w miesiącu tworzę taki artykuł, który jest na przykład tutaj podsumowanie kwietnia, gdzie podsumowuję to, co mi się udało zrobić w tym miesiącu i pozwól, że w dużym skrócie opowiem Ci o kilku z tych zadań. Jeżeli masz czas, zachęcam do poczytania. Natomiast jeżeli nie, to ten vlog Ci wystarczy. Zadanie drugie. Biegi. Poziom pierwszy 100 km del Passatore. Jak dobrze pamiętasz, parę chwil temu biegałem z Mariuszem. Mariusz zrobił takie cudowne zdjęcia.
Lubiliśmy bieg na 37 km i biegam. W niedzielę zazwyczaj dłużej, w soboty trochę czasami dłużej, w normalne dni zazwyczaj krótko. I za miesiąc będę biegł 100 km we Włoszech, z Florencji do Fienzy i się przygotowuję. Idzie mi całkiem dobrze, mimo tego, że waga jest jeszcze mojego ciałka dość duża przez te wszystkie crossfity i inne dziwne, pyszne rzeczy jak lody. To idzie dobrze. Nie męczę się tak mocno, biegam dość dobrze i w Hiszpanii będę biegał jeszcze więcej, więc jeżeli nie lubisz patrzeć jak ja biegam, to nie oglądaj więcej vlogów. Unsubskrybuj ten kanał. Zadanie 7 to podróżnik po Polsce. Zrobiłem taką listę 100 miejsc, bazując na innej liście 100 miejsc. Miejsc wyjątkowych do odwiedzenia w Polsce. I na pierwszym poziomie mam 20 miejsc do odwiedzenia w Polsce. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom. I na pierwszym poziomie udało mi się w tym miesiącu odwiedzić 4 miejsca. Jest to Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kopalnia Soli w Wieliczce, Dom Bartek i Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Coś w tym stylu. W tej chwili jak planujemy jakieś podróże po Polsce, to planujemy je tak, żeby odwiedzać właśnie te miejsca. Więc gdy byliśmy pod koniec tamtego miesiąca, na początku tego miesiąca w Krakowie, to użyliśmy tak naszą podróż, aby odwiedzić parę z tych miejsc, więc dosłownie 4 miejsca i w sumie jest ich już 15. To znaczy, że na ten rok zostało nam 5 miejsc, żeby zwiedzić i żeby uzyskać pierwszy poziom. Pierwszy poziom nagradzam siebie widami, o czym niedługo. Zadanie 14. Codzienny YouTuber. Poziom 3. Więc pierwszym poziomem było robienie YouTube'a przez 30 dni, drugiego przez 120 dni, a trzeciego przez 365 dni. Więc jestem bardzo blisko ukończenia tego dość trudnego zadania, jednego z najtrudniejszych, jakiego się podjąłem w swojej historii. I już 309 odcinków, to jest odcinek 310, więc idzie całkiem dobrze. Niedługo może dojdę do swojego pierwszego poziomu numer 3. A po uzyskaniu poziomu trzeciego nagradzam się obrazem. I też sama satysfakcja zrobienia poziomu. Zadanie 16, biznes. Poziom pierwszy, 50 tysięcy PLN zysku rocznie. I tu pewnie część osób się zdziwi, a na pewno część osób się zdziwi, jak opublikuję wyniki co do grosza, bo mam taki zamiar i już ta lista jest gotowa i nawet część osób już tą listę widziała. W tamtym miesiącu miałem zysk na poziomie 1903 zł. W tym miesiącu jest to troszeczkę więcej. W tym miesiącu ruszyłem ze swoją firmą, więc już na 100% byłem poświęcony dla swojej firmy i robiłem pewne rzeczy, sprzedawałem pewne rzeczy, i udało się uzyskać zysk. Tak plus minus, bo to jeszcze nie wszystko jest dokładnie policzone, jeszcze są pewne rzeczy i tak dalej, ale plus minus, po opodatkowaniu już na czysto 27 194 zł. Tylko nie mówcie nikomu. Niedługo będzie artykuł, który to wszystko pisze. I ostatnia rzecz, zadanie 22, scena i hajs, poziom pierwszy, 3000 zł za prezentację. Kto śledzi tego vloga, ten wie, że udało mi się sprzedać swoje prezentacje za 3000 zł, tym samym osiągnąłem właśnie poziom pierwszy, zadanie numer 22 i poziom pierwszy, jak zawsze, nagadam się dwoma butelkami wina i w tym miesiącu wybór padł na Malbeka z Chile 2015, Junta, ponoć dobre, jeszcze nie piję, lubię Malbek, więc i to było na tyle. Niektóre zdania się trochę porusywały w czasie, na przykład nie wiem, czy mi się do końca uda w tym roku zrobić freediving na 10 metrów, zobaczymy jak do tego pójdzie. Nie wiem, czy mi pójdzie z prawo jazdy na motocykl, bo jakoś z tym czasem nie najlepiej, gdy otworzyłem ten biznes, ale zobaczymy. Natomiast pewne rzeczy idą szybciej, właśnie tematy szczególnie biznesowe, tematy prezentacji to całkiem dobrze. Jest duża szansa, że w następnym miesiącu zatrudnię przynajmniej jedną osobę, może więcej, może jakieś partnerstwa, więc zobaczymy. I ruszam, całkiem fajnie. Wszyscy hejterzy proszę hejtować, łapki w dół. Trzy poziomy, firma ruszyła z kopyta, strona 3poziomy.pl, gdzie piszę swoje podsumowanie miesiąca, również finansowe, więc zachęcam do poczytania, inspirowania się lub hejtowania, wybór należy do ciebie, twoje życie w twoich rękach. Tak więc, to było na tyle i zero chmur nad Warszawą, tym razem cudownie. Nie będę ci zabierał już więcej majówki, obiecuję. Życzę wspaniałego czasu, rodzinnego, dużo przemyśleń, dużo dobrej zabawy i jak zawsze, do zobaczenia jutro.